Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami 13 odcinek z Manor Lord. No i moi drodzy, mieliśmy dzisiaj się troszkę tutaj przyjrzeć zmianom, jakie zaszły po aktualizacji, po update'cie. Natomiast wyskoczył chwilę po zakończeniu poprzedniego odcinka komunikat, że zauważono nieprzyjacielską jednostkę, więc tak sobie wpadłem, moi drodzy, na takowy pomysł. To są moi rozbójnicy, już się wystraszyłem. Wpadłem sobie, słuchajcie, na taki pomysł, ale zniknęli. Jak to możliwe? No dobrze, jeżeli nie ma nieprzyjacielskiej jednostki, ale myślę, że ona jest. Ja myślę, że ona gdzieś tu jest, bo taki komunikat wyskoczył, więc myślę, że zaraz on wyskoczy ponownie. Natomiast moi drodzy, ja bym oczywiście chciał wziąć się za kolejny jakiś teren, coś niecoś tutaj dalej podziałać, pokombinować. No ta sznela tutaj będzie też do rozbudowania jakiegoś, ale tak jak planowaliśmy głównie, chciałbym, żeby w tej szneli były pola, bo to jest jakby najlepsze pod to. No i moi drodzy, dużo takich zmian, no bardziej kosmetycznych w tej chwili robimy. Planujemy sobie też, jak to zrobić. I ja mam też taki pomysł, że wiadomo, chciałbym, żeby dane poszczególne regiony zajmowały się poszczególnymi rzeczami, tak jak tutaj na przykład, no fajnie byłoby na tym mięsie się skupić, ale jak widzę, coś tu jest chyba za duża liczba, no może większy limit ustawmy. Mam nadzieję, że po dodano surowce do składu, jęczy, o jest, było, proszę. Dobrze, jest. Jest. Zrabowano towary? Ej, co jest? Łe, widzowie! Ale siara! Czekajcie! Opa! Ale jestem ślepy, dałem ciała! Tu już, atak Iren, wszyscy, zbiórka! Ja pierdziele, ale zrobiłem wtopę! Ale wtopa, słuchajcie, zaszli mnie z zaskoczenia. Wszystkich biorę, jak leci. O, dobra, moja świta akurat jest, wychodzi z tego, to od razu się nimi zajmie, dobra. To ci niech się zajmą, no którymi? No tymi pewnie by się musieli zająć. Ucznicy tak nie bardzo mają jak, to może uczników napuścimy przez domy, niech do nich walą. Ale mnie tutaj porabowali. Dobra, to tych też tu. Albo tu puścimy, tu. Ale widzowie mnie porobili, słuchajcie. Ale mnie porobili. Strasznie mnie porobili. Porabowali mi coś tam. Ale dobra, tam mamy, słuchajcie, dużo także towarów, także nadmiar towarów. Dobra, tych tu trzeba. Mam nadzieję, że mi nic jeszcze nie podpalą. Trzeba się nimi tu szybko zająć. Jeszcze jakaś nieprzyjacielska jednostka? Serio? To ucznicy niech walą do tych, no. To jakaś bijatyka? Co tu się dzieje? Się ktoś nawala w tych jabłonkach. Nie wiem, co tu się dzieje w tych jabłonkach, ale sprawia wrażenie, jakby była jakaś bijatyka. Dobra, chodźcie wy teraz tu. No tam sobie poradzimy. Ja pomyślałem, że skoro już tak będziemy... O, rozbicie. No i pięknie. No jeszcze ktoś został? Ci to wiadomo, że ich rozwalili. Teraz pytanie, czy jeszcze jedna drużyna nie została gdzieś w lesie, bo mam wrażenie... Ale bym ich tu jeszcze pogonił stąd. Bo zawsze w 3 razy po 18 ich było. Co mi tu porabowali gałgany jedne? A będzie trzeba te zwłoki cholerne posprzątać. Ja coś czuję, że tu jeszcze jakaś jednostka może gdzieś się kryć, widzowie. Słuchajcie, żeby troszkę emocji było więcej, to... No. Gdzie? Gdzie ta jednostka? Bo ja nic nie widzę tutaj. To tacy spóźnieni, takie niedobitki trochę. Dobra, i tak dostaną w ciery. Ucznicy się ładnie spisali. W ogóle jakiś zasięg im się, słuchajcie, poprawił. Po tym update'cie. O, już damy im tą przyjemność i wszystkich wyślemy na nich, słuchajcie. Oni biegną zmęczeni, zobaczcie jak będą zmęczeni.
Uej, jaką ma tu mamy ekipę, widzowie. To jest to dobra, to tą ekipą możemy podbić jeden teren, bo chciałbym troszkę się bardziej rozwinąć. O, tam jest. Od razu. No, już jest rozbicie. Zobaczcie, jeszcze nie zdążyłem ich dotknąć, a już są rozbici. Dobra. Dobra. Tylko teraz tak, żebym czegoś nie spierdzielił. Rozwiązanie. Szybka akcja. Nie wiem, czy moich będziemy, słuchajcie, tutaj w to angażowali. Zobaczymy. Na razie sobie zbierzemy tych tutaj. Wszystkich. Może ich sobie tutaj zbierzemy i zobaczymy, gdzie będzie ta bitwa. Bo chciałbym wywołać oczywiście bitwę o jeden teren. Zobaczmy, czy w razie Niemca tak zwanego można by... Jakichś najemników? Nie można by najemników, ale mamy tak. Czy tu by można jeszcze dodać jakąś jednostkę? Teoretycznie by można. Ci są, słuchajcie, z mieczami. Lekkozbrojna piechota. Aha, bo to są ci najemni. Dobra. To nie, to tak nie sprawdzimy. Niby wszędzie wszystko mają, słuchajcie. Tą bronią ręczną weźmiemy, czyli tu. O, patrzcie, jak ładnie. Już więcej nie mogę. Dobra. Teraz tu mamy ekipę, moi drodzy. Teraz tu mamy ekipę. Dobra. No to zajrzyjmy na mapę. Więc tak, tutaj jest sobie sznela. Na czym by mi zależało? Tutaj też jest zwierzyna. No może ten teren byłby bardziej obiecujący. Bo jest i też bogata zwierzyna. I jest też tutaj punkt handlowy, więc do faktorii by było fajnie to po sąsiedzku zająć. No tutaj od biedy są bogate jagody, ale czy ten teren by nam coś dał? Tutaj on jest wielki. Czy my go podbijemy? No możemy po sąsiedzku, bo to by nawet było lepiej to podbić. Dobra. I też jest szlak handlowy. Dobra, decyzja zapadła, moi drodzy. Podbijamy to. Trudno. Zajmowanie. Gorzej jak nam przeciwnik w ogóle walki nie podejmie. Dobra, a my sobie tutaj akurat przygotujmy ekipę, słuchajcie. To teraz niepotrzebnie oni tam szli, no ale iść mogą, to się nie zmęczą. I weźmiemy sobie jeszcze trochę z naszych ekip tutaj też, żeby ich rozwalić szybkim strzałem. Dzisiejszy odcinek pełen emocji, dzisiaj się skupiamy na walkach, także skoro tych daliśmy to tak samo, tych tak samo, a łuczników też dajmy. Wszystkich, słuchajcie, mamy dosyć tych surowców, nie muszą ciągle pracować, zapewnijmy im trochę rozrywki, widzowie. Niech mają ci nasi tutaj, niech mają rozrywkę. Co ma być tutaj za bitwa? Że tu ma być? O, już idą, to wiecie co, może my powinniśmy dać im czas, żeby oni tam doszli. A my sobie w tym czasie zbierzemy. Odpisz. Moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Cyk. Wyślij. Dobra, ja bym to zrobił teraz trochę inaczej niż robiłem to zazwyczaj. Słuchajcie, to znaczy bym nie czekał na nich, tylko bym się nimi zajął, jakby ich przyatakował albo jakoś sensownie ich nawet obszedł, wiecie? Tak troszkę bym ich jakoś taktycznie wziął, tylko zobaczymy, czy oni będą tu stali i czekali na nas, na tą bitwę. Tutaj jest niby bitwa, czy oni będą tu czekali, czy oni przyjdą. Ja bym wolał, słuchajcie, tłuc się tutaj, na przestrzeni. Jeszcze zobaczmy, gdzie reszta naszej ekipy. Niech wszyscy przyjdą, poczekamy, aż oczywiście zmęczenie im zmaleje. Tylko tak, ja muszę ich sobie posegregować. Łucznicy... Łucznicy, to też są łucznicy, tak? Trzech łuczników mamy? Tak by wychodziło, że jest trzech. Tak by wychodziło. Ale będzie się działo. Widzicie, naszło mnie. Dobra. Tu mamy trzech łuczników, plus są jeszcze ci łucznicy. Dwa komplety. Tylko niech oni nie biegają. Nie, no spokojnie, nie spieszymy się, moi drodzy, nigdzie. Po co oni siłę mają tracić, nie? To teraz tak, świtę damy naprzód. Potem damy też naprzód tych tarczowych, bo oni są dobrzy z tymi tarczami. Poza tym są najemnikami, więc nie będzie mi ich szkoda.
oczywiście tych tak samo, a potem z tyłu damy naszych całych. Tych, 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 tych. No i zobaczymy. Tylko musimy się przyjrzeć. Mam nadzieję, że oni nie, no na mój teren i tak tutaj nie wejdą, bo ich powstrzymamy. Idą do nas, więc my możemy się w zasadzie rozstawiać, słuchajcie. Zobaczymy, czy oni do nas przyjdą. Niech oni idą do nas, z jakiej racji my mamy do nich lecieć. To my ich podbijamy, im ma zależeć, żeby... Tylko w zimę to nie jest dobry zawsze, wiecie, moment na wszelkiego rodzaju bitwy. Z tego względu, moi drodzy, że po prostu jest to takie troszeczkę, bym powiedział, niewygodne, nie? Niewygodne, w ogóle niepraktyczne, bo słabo widać w tym śniegu, nie? Dobra, to to. Tutaj to samo. I tutaj to samo, dobra. Najpierw sobie ekipę jakoś tutaj ładnie ustawimy. Ja tu nic nie widzę, nie? W tym śniegu, także tyle tylko chciałbym wam powiedzieć, że nic nie widzę. Kompletnie. Ale mamy armię, moi drodzy. Ale my mamy armię. Ci niech nie biegną. Z jakiej racji mają biec? Nikt tu nie ma biegać. Wszyscy spokojnie, spacerkiem. Powolutku, ze spokojem, nie spieszyć się. Po co to się spieszyć? Powoli. Dobra, niech naładują siły. O, tam jest do wygrania. Tam ci czekają za nami. Okej, okay, czyli oni będą za nami czekali. I oni mają tylko jednych łuczników. Czyli jednak oni będą czekali za nami. No dobra, my powoli tutaj sobie będziemy sprawdzali. To może tak. Stać. Skuteczność 40%, to to już stać. Ci stoją. Dobra, to tych też powstrzymamy. Ja bym ich najchętniej jakoś tu zwabił, nie? Wiecie jak jest. Na razie ich zatrzymajmy może, wszystkich. Tych tylko damy do przodu, a ci? No ci muszą podejść do przodu, koniecznie. Jeszcze ktoś? Jakąś ekipę jeszcze nie zgubiłem gdzieś przez przypadek? Ja wiem, że w tym momencie trochę czas tracimy, bo nie będzie komu pracować. I tak sobie myślę, że po trochu będziemy się, wiecie, do przodu zbliżali. W jakimś tam, na przykład tutaj się teraz ustawimy, bo jak oni się ustawili, tu są drzewa. Jakbyśmy ich chcieli najść, to tędy, jakiś trochę średni teren do walki. Będziemy między drzewami się tuc, ale myślę, że jesteśmy w stanie ich wyciągnąć na pole. Wiecie co? Dobra, nie ma co. Podejdźmy jeszcze bliżej. Podejdźmy gdzieś tak tu. Gdzie to my jesteśmy? No, podejdźmy do tej drogi. To po kolei. Po kolei. Tych. 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 I tych. I tych. I tamtych. Zaraz na pewno zgubię jakąś ekipę. Za dużo ekip mam. Słuchajcie, na pewno coś zgubię. To już możecie być pewni, że... Coś mi się na pewno gdzieś tam spierdzieli, ale spoko. Dobra, to łuczników tych naszych damy na sam koniec, a z kolei tych łuczników damy bliżej. Gdzie już tam staram się jakoś to rozplanowywać, żeby nie było jakiegoś niemiłego zaskoczenia, nie? Gdyby coś się miało zadziać. Ile my ich tu mamy? 36? O kurde, jaką my mamy ekipę. Jaką my mamy ekipę, to my ich porobimy, moi drodzy, my ich porobimy. Dobra, no taką mam ochotę, słuchajcie, chrapkę mam na ten teren, bo jak widzicie, tutaj są bogate złoża znowuż jagód, także jagód, no i poza tym nie wiem, dlaczego tutaj się szarpnąłem na ten teren. Tak może, żeby jakoś ładnie połączyć ze sobą Jukenlandię z tym, bo zobaczcie, tu jest ta sznela, tu idzie jakaś droga, to wtedy tutaj też można by to jakoś połączyć, tu jakieś pola. Ej, a tu czemu mi świta, co to się stanęło? Co ta świta jakaś taka leniwa? Świta strasznie leniwa. Poza tym w ogóle nie ma powera z tego, co widzę, świta. Dobrze, my się nie spieszymy, słuchajcie. No, możemy trochę czas przyspieszyć do naszej bitki. Moi drodzy, my się nic nie spieszymy. Po co my tu się będziemy spieszyć?
My się będziemy spieszyć, a po co to? Ze spokojem. Ja myślę, że jak to pokonamy, to może się szarpnę, bo jestem ciekaw, co by się stało, jakbym się szarpnął na kolejny obszar, tak za jednym zamachem. Najchętniej bym, wiecie, sprowokował ich łucznikami, w ogóle łuczników najchętniej bym gdzieś tu postawił, ale się boję, że oni na nich polecą. Ale możemy spróbować łuczników puścić. No ten mi tutaj spam jakiś wysyła, widzowie. Zobaczcie, spamuje Gałgan jeden. Napiszcie, sąsiad spamuje w komentarzach. Jak napiszesz, drogi widzu, w komentarzach, sąsiad spamuje, to ci przypnę serduszko. Dobrze. Moi drodzy, to co to mamy? Lekkozbrojna piechota. To ich też do przodu. Może aż tak nie będziemy z tym czasem szaleli. Bo to nas też niestety kosztuje. I teraz tak. Zobaczmy, co my tu mamy. A, żeby ich podejść, to nasi by musieli iść od tej strony. Łucznicy. Ale wiecie co? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zrobić. To są nasi łucznicy. No to dajmy naszych łuczników. O, ruszyli. O kurde, ruszyli. Czekajcie, widzowie, niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Nie mamy już wyjścia. Musimy się rozstawiać i to szybko. Oni ruszyli na nas. Dobra, tych rozstawimy, tak. Bardzo niedobrze, bardzo źle, chłopie, coś ty zrobił, tak się nie robi, bardzo źle. Tarczowych damy tu, no idą na nas, ewidentnie idą na nas. Dobrze, ale my sobie poradzimy. I teraz tak, tu są łucznicy, no to ich ja bym w ogóle, słuchajcie, jakoś może tu w lesie rozstawił. Tych bym jeszcze przed łucznikami dał. Kogo my tu jeszcze mamy? Ej, ekipy, dawać. Tych to w ogóle tam można dać. Ja już nie patrzę, kto jest kto, nie? Słuchajcie, po prostu rozstawiam. Rozstawiam jak leci, nie? Bo tu nie ma czasu. Jak tamci ruszyli, to już nie ma czasu, moi drodzy. Już nie ma czasu. A to ptaki, bo myślałem, że oni biegną. A tu jeszcze mamy łuczników. Łej, kurde. I tu są łucznicy. W sumie można ich tu dać. Rozstawić, słuchajcie, dwa rzędy łuczników konkretne. Dobra, gdzie oni tu idą? Gdzie oni tu idą? Bardziej idą jednak tak. Tych do przodu bardziej. Tych też bardziej do przodu. Tylko ja zamiast naszych to bym wolał rozstawić, kurczę, tych... O, nasi już bombią. Dobra, nasi już bombią. Nasi już bombią, bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Wszystko chyba jest pod kontrolą. To zobaczymy, czy da się zrobić tak, żeby rozwalić im tych łuczników. Może tak się uda, moi drodzy. Mam nadzieję, że oni mi to na plecy gdzieś nie idą. Idą jednak na plecy. Patrzcie, idą na plecy. Moi drodzy, idą na plecy jakimiś rozbójnikami. Teraz kto będzie musiał ich tył rozwalić? Może ci? Rozbicie, ale ładnie. Ale coś nie wierzę, coś za szybko, widzowie, coś za szybko. Dobra, myślę, że mogą biec na nich. Tam dużo ich nie mają. Jeszcze ktoś tutaj się bombi. Się jeszcze ktoś bombi, moi drodzy. A, dobra, już się nie bombią chyba. Czy jeszcze się bombią? Ktoś tu się jeszcze bombi. A to jest najlepsze. Ci niby, słuchajcie, rozbici, więc nas nie atakują. Ale musimy tych łuczników wygonić, bo to będzie... A, to jest jeden chyba został, albo dwóch. Łuczników. Rozbicie, dobra. Czyli co, wygraliśmy bitwę? Zwycięstwo, wow! Widzowie, wygraliśmy bitwę. No to ja nie wiem, czy... I pokój, to jest najlepsze, nie? Ogłoszono pokój, to jest najlepsze. No to słuchajcie, no to tutaj fajnie będzie można to sobie też jakoś ogarnąć. Może tutaj też jakieś pola przykleić, zobaczymy, co zrobimy. Czyli mamy też to tak jakoś ładnie będzie można połączyć ze sobą wtedy Schnelle z Jukenlandią. To nam da bardzo dużo korzyści.
Więc spoko. Tutaj gdzieś widziałem szlak handlowy, więc też spoko. Zajmiemy się tutaj też dziką zwierzyną, ale przede wszystkim chyba tymi jagodami, które są jakieś królewskie. I tutaj byśmy jakiś dali taki przepis, żeby było lepiej. Ale wiecie co? Teraz jest pytanie za 100 punktów. Dobra, co? Pytanie za 100 punktów, czy byśmy już za ciosem nie wzięli sobie, kurczę, też nie podbili kolejnego terenu. Jeszcze ten żółty ma sporo. Żółty pewnie nas jeszcze będzie nieraz atakował. A ja tak się zastanawiam, czy tu sobie jeszcze nie podbić terenu obok. Tak mnie kusi, moi drodzy, powiem wam szczerze. Ale z drugiej strony, to może zrobimy w następnym odcinku, bo... Wiecie, czym jest rzecz? My musimy... coś niecoś popracować. To nie może być tak, że my to tylko walczymy, bo oni muszą coś niecoś popracować. Także my sobie zrobimy to może tak, że wiecie co, ta ekipa wtedy tutaj jak najbardziej może sobie stać na tym terenie. Będzie blisko miała wszędzie. W sensie najemnicy oczywiście, sporo ich mamy. Fajnie, podoba mi się. No emocji trochę musi być. Łatwo to poszło. Nie wiem, czy ja mam wrażenie, słuchajcie, że kilka razy po dupie dostałem, ale mam wrażenie, że właśnie się nauczyłem i zobaczcie, to jest moje jakby trzecie podejście, bo faktycznie po dupie dostałem i zobaczcie, że nie narzekałem z tego powodu, bo jakby może jestem dziwny, tak, ale zauważyliście, że mnie to kręci, że dostałem po dupie, tak, że chciałem spróbować jeszcze raz, że coś mi w końcu nie wyszło. I to nie, że mi się, znaczy po prostu to jest wiadomo, tylko gra, więc nie będę do tego tak się tutaj spinał i pocił, ale też chodzi o to, że mi wiele rzeczy zawsze wychodzi, tak, jak się czegoś dotknę, to takie jest dla mnie zawsze łatwe, jak taki Midas, czego się dotknę, to zamieniam w złoto, nie? Szkoda, że tak tylko w świecie tym komputerowym, nie? Natomiast, no wiecie, no cieszyło mnie to, że troszkę tutaj miałem trudności, bo dzięki temu mogłem się w końcu czegoś uczyć. W końcu mogę powiedzieć śmiało, że coś mi sprawiło trudność. Nie boję się tego przyznać, że mi to sprawiło trudność. Więc tutaj jestem zachwycony tym Manor Lordsem i naprawdę mega, mega podjarany. Widzicie, krzaczki sobie czyszczę, to znaczy, że tutaj nam drzewo powycinali. Więc fajnie. Więc coś idzie do przodu, moi drodzy, coś idzie do przodu tutaj z tym wszystkim. Także plan jest taki, słuchajcie, żeby Jukenlandia była tym takim głównym, można powiedzieć, ośrodkiem wszystkiego, takim centrum, które będzie zaopatrzało między innymi w sprzęt wojskowy, wszystkie inne nasze okoliczne, powiedzmy, miejscowości, wioski, osady. Nie wiem, chyba osada będzie tutaj najlepszą wersją dla średniowiecza, nie? Możesz, drogi widzu, oczywiście napisać w komentarzu, jakbyś to nazwał. Ja to nazwę, myślę, że osada i będzie to poprawnie nazwane, żeby nasze osady tutaj dostawały cały sprzęt. No i mam, moi drodzy, troszeczkę tutaj dylematów, jeśli chodzi o te pola, bo są miejsca, gdzie zobaczcie, naprawdę fajnie ten jęczmień też tu zaskoczył. No i nie wiem, no na przykład tutaj żyto, pszenica, fajnie, no ale zobaczymy. No też z drugiej strony na razie mi ona jeszcze, będzie plan, żeby to przebudować. O, i tu się przebiliśmy w końcu na drugą stronę. Moi drodzy, jak ładnie. Jak ładnie, słuchajcie, przebiliśmy się na drugą stronę. To wiecie co, to już musimy bardzo mocno uważać, żeby jagód nie usunąć. Coś tu planowałem, słuchajcie, zbudować, ale teraz to jedyne, co mogę powiedzieć, to właśnie, bo nie wiem, co miałem zbudować, bo były wersje różne, była wersja z polami, była wersja z, jeśli dobrze pamiętam, z domami, jakaś łączona też wersja była, więc to sobie jeszcze sprawdzimy, ale ja myślę, że w dzisiejszym odcinku jednak się skupimy na walce. Ciekawe, co by się stało, jakbym tak zbiorowo coś niecoś popodbijał. Bo nasz przecież wróg, w tym momencie niby sojusznik, no bo ogłoszono pokój, ale nasz wróg jednak, moi drodzy, jest troszeczkę osłabiony. I co by się stało, gdybyśmy dali mu większy wycisk? To tutaj by mi też odpowiadało, słuchajcie, zająć teraz to, bo tu jest Jukenlandia, słuchajcie. Tak, tu jest Jukenlandia, tutaj jest ta sznela, to by było idealnie. Oj, zobaczcie, mamy bogatą zwierzynę. Dobra, zajmujemy kolejne. Dla widza
tutaj zajmujemy teraz. Będziemy mieli, ale nie tak szybko, moi drodzy. Wszystko nas stać, wszystko jest dobrze. Tylko wiecie, co trzeba zrobić? Tam te trupy niech sobie leżą. My musimy chociaż nasze wojska... Dobra, za jednym zamachem wszystkich, słuchajcie. Musimy nasze wojska trochę przetransportować, żeby potem nie było problemu. Także niech oni tam sobie idą, zobaczymy, czy nie będą zmęczeni i wypowiemy atak w odpowiednim momencie. No, tak oczywiście, jak mówiłem, szkoda mi trochę tych drzew tak wycinać, ale obiecuję, że będę je sadził i będziecie jeszcze, drodzy widzowie, dumni ze mnie, że sadzę drzewa, zobaczycie. A chciałbym trochę też mięsa mieć więcej, także ta bogata zwierzyna mnie tam bardzo kusi, bo jak widzicie, samo złoże bogatej zwierzyny tutaj. O, naprawiło się? No to czekajcie, tutaj niepotrzebnie może tak zróbmy. Niech tutaj też robią. To tu może w międzyczasie też coś zróbmy, bo my tak się tu spieszymy, słuchajcie. Tutaj armii nie ma. W tej naszej... Dobra, gospodarstwo. I tutaj coś jest posadzone. Tu jest jęczmień. Tu w ogóle muszę jeszcze przebudować. Też zrobiłem te stacje karawan, wyobraźcie sobie, moi drodzy. O, zobaczcie, jęczmień jak ładnie. Także to się opłaca, to się kalkuluje, nie? To się jak najbardziej kalkuluje. I tu, jak widzę, słuchajcie, już też jest ładnie wyrąbane drewno. Więc ja też bym pomyślał, czy tutaj troszkę tych pól nie puścić dalej, bo to też kto powiedział, że ta droga ma iść tak? Można ją jakoś tak, wiecie, nawet zakręcić bardziej w tę stronę, tu porobić pola, no zobaczymy. Na razie widzę, że ładnie. Widzę, że ładnie to porąbali. Dobra, to ja mam, moi drodzy, plan. Plan i pomysł, który polega na tym, że to, co zajęliśmy... Na czym my się tutaj mamy skupić? Nie mamy nic konkretnego. Mamy jagody jedynie. No, czyli byśmy musieli bliżej tu się jednak gdzieś rozbudowywać. Jeżeli tu są te jagody, nie? Bo jeśli na jagodach nam zależy, no to musielibyśmy gdzieś tutaj ten obóz walnąć. Ale dobra, na razie jest nasze, nie wiem. Bo coś byśmy już tutaj działali w tym czasie, jak się będziemy tłuc, bić, walczyć. Tylko szkoda, że tak daleko będziemy od tej Schnelli, od tej Jukenlandii, to... Trochę daleko będziemy, się możemy nie obronić. No ale dobra. Właśnie, trzeba by to jakoś nazwać, moi drodzy. To by trzeba nazwać. Jest Jukenlandia, jest Schnella i tutaj też będzie trzeba to jakoś nazwać. Dobra, widzowie, nie ma co, słuchajcie. Robimy akcję, wysuń roszczenie. Tylko czekajcie, czy ja dobrze kliknąłem? Sebitz, to było to? Teraz zwątpiłem, czy... A, jeszcze obok jest dzika zwierzyna na pełnym wypasie. No to lecimy, słuchajcie, odcinek pełen emocji. Widzowie, niech będzie odcinek pełen emocji. Dobra, są nasze wojska, czekają na rozkaz. No, to by było fajnie, bo tu byśmy mieli, zobaczcie, jak blisko do Jukenlandii. Byśmy mogli dowozić coś do Jukenlandii. To wtedy tutaj też stacje karawan by się wybudowało, myślę. No... To tutaj byłoby to sensowne, chociaż tutaj jakby kontynuować tę drogę, co by nam to dało? No w sumie nic by nam nie dało. Tyle wyrąbałem już tego drewna tu? No dobra, bo inaczej kamera obrócona. No tak, bo zawsze z tej strony patrzyliśmy, nie? Zawsze, słuchajcie, rękawica rzucona. Okej, gdzie jest ta bitwa? No dobra, będzie bitwa tutaj, to ja myślę, że tu nie ma co się za dużo, słuchajcie, szczypać i lepiej się już rozstawić. Najpierw, ja myślę, że ten Gaugan będzie mi odpisał, bo on mi zawsze odpisuje pewnie, że walczymy, słuchajcie, w momencie, kiedy ja mu odpisuję, więc dopóki ja mu nie będę odpisywał, go trochę porobię, wiecie jak to jest, troszkę go porobię, nie będę mu odpisywał, rozstawimy w tym czasie naszych tutaj wszystkich żołnierzy i wszystkich najemników. I w czasie, kiedy on się na mnie wkurzy, to wtedy przystąpimy do ataku. Dobra, zobaczymy jak to będzie, bo też chcemy, wiecie, chcemy, żeby oni tutaj troszeczkę mieli większą... chcemy im dać troszkę czasu, żeby oni tu mieli większą skuteczność, no bo na razie ta skuteczność jest nie za duża.
żeby się nie okazało, że w ciery dostaniemy. No i tu ładnie wyrąbałem te drzewa i tak jakoś... Jeszcze tutaj nie zaplanowałem, jak będziemy łączyć ze sobą te trzy miejscowości, bo jakby czekam tak... Chcę to jakoś fajnie zrobić. Tu na pewno z tym kościołem jest to fajnie połączone, ale zobaczymy jeszcze, jak to ogarniemy tutaj, nie? Na pewno tą drogę można by wtedy inaczej tutaj też puścić, jak już ten teren będzie nasz. Dlatego też na tym terenie mi tak naprawdę zależy. Ja tutaj też wybudowałem garbarnię. A dobra, tam. Najwyżej się szerzej zrobi drogę. Dobra, jesteśmy w zasadzie gotowi. Tylko teraz tak. Oni muszą troszeczkę się dostawić. To teraz tak. Ci idą bardziej naprzód. Tą świtę kawałek też bym do przodu jednak walnął. Tarczowników bym walnął tu. Ale się będzie działo, moi drodzy. Ale się będzie działo. I znowu nocy będzie mało. Moi drodzy, będzie głośno, będzie radośnie. Znów przetańczymy całą noc. Myślę, że dobrą taktykę miałem wcześniej obraną, że dużo tych łuczników po prostu nawalało. I to była bardzo dobra, słuchajcie, moim zdaniem taktyka. No, to była bardzo dobra taktyka. Okej, okay, jeszcze ktoś jest tutaj bez przydziału? Nie, no chyba wszystkich jakoś rozstawiłem. No dobra, myślę, że zobaczmy, czy coś się stanie, jak ja trochę czas po... Jak oni się tu regenerują. Regerują, chciałem powiedzieć, co ja... Dobra, to czekajcie, to teraz tak, ci... To oni też powinni być tu na przodzie, w ogóle przed łucznikami, bo co to się stanęło tutaj, że łucznicy, tak? To tak nie może być. Nie, źle. Ci tu muszą być. Tak? A łuczników tu. Ci też niech tu sobie stoją. A ci to zawsze są tacy, wiecie, ja ich zawsze tak rozstawiam, bo to są tacy tam rozbójnicy, to mnie ich nie szkoda, to... Za to, że mnie cały czas rozbójnicy atakują, to... Dobra, i ci muszą tutaj w dwa rzędy łuczników, żeby te drzewa im też nie przeszkadzały, nie? Także ci łucznicy muszą być tu, na widoku. Dobra, patrzymy wiadomość. Moi drodzy, nie ma, myślę, co tutaj... Trzeba odpisać gagatkowi. Nie, moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Nie dam się przekupić. Dobra, to teraz zobaczmy, jak nam tutaj siła. 116, 118, 103, 116, 117, czyli jesteśmy w formie. I tutaj ich możemy podejść. Pytanie, czy on będzie miał odwagę w ogóle. Oj, kurczę, troszkę z koła wyszedłem, żeby się nie okazało, że oni... No dobra, no ale wyżej... Nie, no to jest mój teren. Więc tak naprawdę oni mogą tylko przyjść z zagranicy albo tutaj gdzieś z prawej strony, jak już. Tak mogą nadejść. No i tu mamy kamień bogaty, jak widzę, bogate złoże kamienia. Gdzieś widziałem też ze zwierzyną, tylko może być tak, że gościu nie ma odwagi, bo nie ma w ogóle sił. A tutaj możemy się powoli jakoś wprowadzać. No znowu spamuje mi, nie? Tutaj są te jagody, także w myśl o tych jagodach to trochę daleko będziemy mogli niestety się rozwijać. No i znowu, no ile on mi ciągle to samo. Zobaczcie, gościu gaciami trzęsie. Trzęsie gaciami, chce mnie tu przekupić, a ja się nie daję. On nie ma wojska za bardzo, bo w ciery przecież dostał. Czemu ci są na czerwono, bo to jakby brakowało mi ekipy? Właśnie się zastanawiam, czemu ci jedni są na czerwono. A nie, bo to są najemnicy. Dobra, bo już się wystraszyłem, okej. Okay. Najemników mamy na czerwono. To czekajcie, jak my mamy ich rozstawionych? Generalnie, no tak dla bezpieczeństwa, to ja bym zasłonił tych łuczników, nie? Mimo wszystko, moi drodzy. Troszkę bym ich inaczej tutaj postawił. To tych bym tak przeciągnął. Drugich tarczowych tutaj bym przeciągnął. No nie. Coś mi tam spamują. Tu będzie sobie świta. To tych, żeby mi chronili łuczników, też trochę trzeba tutaj
w razie czego, wiecie, postawić, żeby mi tamci nauczników nie poszli. Wiecie, jak to jest. Dobrze, dobrze, tu są łucznicy, tu są łucznicy, to tak, tutaj ich też można fajnie dać. Pytanie, czy ja tutaj się ustawiam, a pytanie, czy ten gałgan w ogóle przyjdzie, bo zostało 70 dni. Nie wiem, czy ja mam tak mocno czas, słuchajcie, przyspieszyć. Na 4, bo ja tutaj czas tracę całe, wiecie, cały sezon. Zaraz się okaże, że w mojej miejscowości też będzie bajzel. Nowa wiadomość, no zobaczcie, no zaraz mnie krew zaleje, nie? Moje roszczenia nie podlegają negocjacjom, chłopie. Jeśli ty miał zamek, to ja bym ci na zamek napadł. No i zostanie tylko 4 do podbicia, ale no to mamy co robić na następne odcinki, bo mam, słuchajcie, do zaplanowania, jak to zrobić fajnie, żeby tutaj jakoś te ze sobą połączyć, prawda? Żeby ta Jukenlandia jakoś łączyła się z terenem, który teraz podbijamy. Pomyślimy, jak to zrobimy. To tutaj też jakąś drogę będzie można dać i wtedy... A tu nie ma jakiejś bogatej zwierzyny? Chyba nie ma. No tutaj, a jagody nie są bogate? Tu nie, tu jest jagoda. A dobra, tylko ta zwierzyna jest tam tak daleko. Trudno się mówi. Trudno się mówi. Trudno się mówi. No cóż, moi drodzy, no mamy kasę. Ale jak widzicie, o, jest, idą. Idą. Skąd idą? Stąd idą. No i proszę bardzo. To myślę, że jesteśmy chyba, słuchajcie, dobrze rozstawieni. Przyspieszmy trochę. Myślę, że jak najbardziej jesteśmy dobrze rozstawieni. Łuczników mamy konkretnie rozstawionych. Oni się zmęczą w międzyczasie idąc. Dobra, i teraz tak. Tym trzeba ustawić natarcie. Tym też natarcie. O, ale tu łuczników mamy, moi drodzy. To dlatego tacy jesteśmy nie do pokonania, bo ci łucznicy faktycznie są chyba wzmocnieni. Dobra, ten mi znowu spamuje. No ludzie, zakończ korespondencję, zaraz zrobię i... Przecież trzeci raz mi tu, chłopie, piszesz. Dobra. Okej, to teraz tylko jedna zmianka może być. Czy nie będzie zmianki? Nie, no idą tak w zasadzie dobrze. Dobra, w zasadzie chyba idą tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Nie idą w żadną stronę jakoś szczegółowo. Czyli tam najemnicy próbują mnie, rozbójnicy będą mnie próbowali. Tutaj widzę moich rozwalić, to tych przesuńmy trochę. No i będzie dobrze, myślę. Bo teraz tak, ci... O kurde, bo oni drzewa mają. No ale może dadzą radę jakoś. Może dadzą radę, no. Taka dziura powstała. Tutaj są łucznicy. Najchętniej na tych łuczników bym kogoś nasłał, słuchajcie. I najchętniej to bym zrobił tak, żeby łucznicy atakowali łuczników. To wiem, co zrobimy. Albo nie? Tutaj idzie ekipa na bok, dosyć większa. Ale spoczko, poradzimy sobie. Damy radę. Co tu się dzieje dalej? O, ci już chyba ich wykurzyli. Dobra, to ci teraz niech nauczników walą. Zza pleców niech walą nauczników. Dobrze, wszystko jest na razie pod kontrolą. Wszystko zdaje się być pod kontrolą. A ci czemu nie walą? Nie tak! No kurde! Czemu wy tacy jesteście gamonie? Co, załatwiliśmy ich już? Chyba nie. Już? Szybko poszło.
Coś za szybko, moi drodzy. A ci znowu gonią tamtych, nie? Ej, to strasznie szybko poszło, widzowie. Co tak łatwo mi idzie? Co, są jeszcze ci... Nie, no są już trupy same. To nie wiem, kogo oni tu gonią. Co, czyli co, wygraliśmy? Bo niby walka trwa... Nie, no tu się jeszcze na... Dobra. Zwycięstwo, no nie wierzę, nie? Kurde, nauczyłem się bić, widzowie. I tak, najlepsze. Ogłoszono pokój. Dobra, to wiecie co? Zrobimy teraz tak. Naszych. Wszystkich naszych tutaj wkleimy. I tu zrobimy ustępowanie. Dlaczego? Bo ja im teraz biegiem do chaty każę iść, żeby popracowali trochę. Ci z kolei najemnicy, to ja myślę, że tutaj też mogą sobie gdzieś być i... A znaczy nawet tu przy granicy mogą być i pilnować. Będą mieli wszędzie blisko. Niech nowego terenu już pilnują. Proszę was bardzo. Dobra. Pięknie, moi drodzy, jestem z siebie dumny, naprawdę. Tylko teraz tak, jak tu byśmy się chcieli lepiej wprowadzić, no to niestety, żeby się zająć, bo może na kamieniu aż tak mi nie zależy tutaj, ale żeby się zająć na pewno tymi, tą zwierzyną, no to daleko mamy. A zobaczmy, jak tu wygląda właśnie... No nie wygląda, no nie wygląda, no nie wygląda, jedynie żyto, ale tutaj... Ewidentnie najlepsza ziemia jest w Sznelli, ale nie wygląda to też najgorzej. No nie, najlepiej też nie. Tutaj jest jedynie, zobaczcie, len. Tutaj by się pola nadały. Jest, zobaczcie, jęczmień i len. To takie odbicie lustrzane z polami moglibyśmy tu zrobić i taką drogę wtedy połączyć się tu. I tu też tragedii nie ma w zasadzie. No, to tutaj coś byśmy mogli też z polami pomyśleć. Też byśmy mogli z polami pomyśleć. Ale to niech ci mi najpierw tutaj... niech oni mi tu, moi drodzy, najpierw... wyrąbią to drzewo. Już całe, do końca. No dobra, no słuchajcie, no wypadałoby bitwy dwie zwyciężone, właściwie trzy. Więc myślę, że wypadałoby, moi drodzy, coś... coś by wypadało chociażby budować, nie? Żeby, wiecie, już tak było. Łe! Chyba źle nacisnąłem. Nie, no dobrze, rozwiązanie, bo już się wystraszyłem. W sensie pomyliło mi się teraz to rozwiązanie z usunięciem jednostki. Byłem przekonany, że jednostkę usunąłem. Troszeczkę ta ikonka jest myląca, nie? Bo mi się to z usuwaniem kojarzy. Ja chciałem tylko rozwiązać. Tamci niech sobie stoją i eleganciaro, moi drodzy, eleganciaro. Także teren mamy kolejny, zobaczymy jak go zagospodarujemy, a trzeba przejrzeć, słuchajcie, teraz jak wygląda w Jukenlandii kwestia jakichś domów. No wypadałoby, myślę, jakieś domy też, słuchajcie, wybudować, tak mi się wydaje, nie? Byłbym bardzo szczęśliwy, jakbym jakieś domy... Dobra, wszyscy chyba, tak? Chyba wszyscy. Bo tutaj to reszta to są chyba najemnicy. Jak mi się wydaje. Nie, ci jeszcze są nasi. Nie, też nie są nasi. Tu są nasi jeszcze jacyś nierozwiązani. A reszta jest rozwiązana. Fajnie, że są na szaro ci, którzy są jakby nieaktywni. Fajnie to zrobili. Także nawet jak się zamotasz, to zobaczysz i to tak naprawdę... wszystko widać, nie? Także super. Dobra, słuchajcie, no tak na koniec trzeba by tutaj też coś zobaczyć, jak tu z naszym stanem wygląda. No jedzenia, opału mamy spoko, opał drgnął trochę do przodu. Mamy bardzo dużo desek, kłód drewna mniej, ale wydaje mi się, że no nie ma sensu w tym momencie chyba tego tartaku dalej tutaj używać. Słuchajcie, nie ma sensu, krzak na razie słabo. Więc zróbmy to tak. No i tak mamy dużo rodzin poprzydzielanych. Czy ja tutaj chcę coś spróbować? Z drugiej strony, słuchajcie, my mamy tyle tej mąki, że ja nie mam co z tą mąką już robić, jak mam być szczery, moi drodzy. Już nie mam co robić z tą mąką. Tutaj jest mało tego żyta troszkę. U gór. Żyto. Dobra, niech sobie będzie.
Także tutaj będzie trzeba też produkcję, słuchajcie, jakąś konkretną zrobić, dlatego tu będziemy w Jukenlandii zdecydowanie też rąbali drewno i znajdę miejsce, gdzie będę sadził te drzewa. Z tego względu, moi drodzy, że bardzo będzie mi zależało na tym, żeby tutaj broń też produkować i my musimy zerknąć w ogóle. Mamy dużo broni ręcznej, łuków to tak już średnio, więc zakład łuczarski można by na chwilę odpalić. Tarcze są jako tako włóczni, średnio hełmów, kołczuga, no to właśnie te zbroje, więc tutaj myślę, że czas jest na chwilę, nie zaszkodzi przynajmniej. Dymarka, aha jest, dymarka dyma, ostro, dobra. To teraz pytanie, czy te, gdzie mieliśmy te... Kurczę, bo ja to tak budowałem, że się pogubiłem. Tutaj gdzieś było. Krawiecki, kaletniczy, to są buty, browar, krawiecki, kowalski, kowalski. O. Kowalskim robimy broń ręczną. No, mamy jej sporo. Wolałbym trochę włóczni zrobić, więc tu będą akurat deski potrzebne. Ten zakład robi zbroje i... Okej, okay, ale kołczuga też by się przydała. Czyli tu jakiś zakład jeden by się pewnie przydał więcej. Moi drodzy, czekajcie. Kowalski, platerski, łuczarski jest wyłączony i myślę, że można go włączyć. Tutaj później jest stolarski, on robi tarcze, a których mamy więcej. Mamy małych więcej, o wiele więcej małych, to troszkę dużych poprodukujmy. Krawiecki potem robi jakieś ubrania, tylko właśnie jak to z tymi ubraniami. Ubrania są, płaszczy nie mamy, no to nie, no to trzeba zmienić, żeby były płaszcze. Buty to tam się produkują, piekarnia. Myślę, że jakąś piekarnię jeszcze też by trzeba chyba zrobić, tak mi się, moi drodzy. Aha, bo tu jest parcela bez niczego. Zobaczymy, na razie zostawię, nie chcę, słuchajcie, obsadzać, wiecie, tych miejsc, rąk do pracy. Więc nie chcę obsadzać, wolałbym zostawić, aczkolwiek powiem wam szczerze, że kusi mnie tu, żeby gdzieś, może tu, jakby się dało. A jest browar, patrzcie, zrobiłem browar, pięknie. Nawet dwa browary, jest piekarnia. Skoro mamy też tak dużo mąki, a jak z chlebem, no trochę chleba też przybyło. Ale czy by zaszkodziło dać jeszcze jedną piekarnię? Myślę, żeby nie zaszkodziło. Słuchajcie. Jedna piekarnia nie zaszkodzi więcej. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, coś nie coś tutaj do przodu mamy. Garbarnia, tutaj jest oczywiście duży spichlerz, który jest popsuty. Popsuty duży spichlerz mamy. Widzicie, w ogóle zmieniło się, słuchajcie, po update'cie zauważyłem, zmieniły się magazyny tych wszystkich budynków. Nie wiem, czy to działa lepiej, czy to działa gorzej, to się przekonamy, potestujemy, natomiast wam mówię, że się pozmieniały. Tutaj nie da się nic niestety uzupełnić, bo nie mamy targu chyba. Nie są spełnione wymagania w postaci jedzenia na targu. No ciekawe. A tu się da już, patrzcie. No ja na siłę nie wyczaruję tutaj targu. No wiecie, ten targ ma jakiś określony zasięg, ja wiem. Wszystko wiem, na siłę im tego nie wyczaruję. Trzeba będzie poczekać, aż tu się jeszcze ktoś wprowadzi. No coś by trzeba zbudować w tej Jukenlandii, żeby ona tutaj też nam fajnie funkcjonowała. Tutaj są marchewki, no spoczko, tutaj drzew raczej nie będę dawać, chociaż może, zobaczymy. I co my tu jeszcze mamy? Jedzenia generalnie nam brakuje mięsa w Jukenlandii, czyli to jest taki tutaj kluczowy, ale obóz myśliwych funkcjonuje myślę, że dobrze. A czy w Sznelli jest dużo mięsa? Chyba było w Sznelli dużo mięsa, mi się... Oj, bardzo dużo mięsa jest w Sznelli. Wiecie co, moi drodzy? Mięso i jagody, tak? Jagód już mają mniej. To może zamiast wysłania jagód zróbmy... A ile tu mamy piwa? Bo ja tu przywożę sobie piwo. Mało piwa mamy. To wiecie co? Tych jagód nie mamy tak dużo, to może nie ciśnijmy na jagody, a zmieńmy, żeby oni nam przywozili... Zawiesiłem się, moi drodzy. Mięso miało być. I się zawiesiłem. Także żeby nam przywozili mięso, no dobra, niech, znaczy w sensie wywozili mięso w zamian za piwo, spoko. Tutaj niech będzie mięso w zamian za... Albo dobra, jedno może być na jagody w zasadzie. Nazbierają. Dobrze, w trzecim mamy może zamiast jagód niech będą... O, w zamian za chleb na przykład, którego nie mamy tutaj.
czyli będziemy im wysyłali mięso w zamian za chleb. Mięso łuków mają, myślę, że już dosyć dużo, ewentualnie broń ręczną by można przywieźć, słuchajcie, bo wolałbym już, żeby oni tutaj, żeby tu nie było sytuacji, że im broni brakuje. Tak, wymieniamy mięso na broń, a tutaj jęczmień, tylko pytanie, ja to miałem kontrolować, pytanie jak to jest, no widzicie, nie mamy żadnego lnu, żadnego jęczmienia, także tu nie możemy tego jęczmienia wysyłać, no bo go nie mamy, tutaj na przykład nie ma miodu. Nie ma miodu i nie ma chleba. Także wiecie co? No możemy, kurczę, jeszcze zrobić wysyłanie... co byśmy tu mogli wysłać? Czego jeszcze mamy dużo? Tego mięsa cały czas jest bardzo dużo. Takie kosmiczne ilości mięsa są, słuchajcie. Więc zróbmy mięso, ale nie za jaja, bo jaj trochę jest. Ja bym raczej zrobił za miód. Który w Jukenlandii zresztą kupujemy. O, proszę. Dobra. I tutaj niedługo będą, myślę, że z żniwa, także będziemy działać. Oczywiście miałem pomysł i tutaj to musimy zerknąć, a bo oni tu dopiero posiali, tak? W tej Jukenlandii, tak? Znaczy w tej szneli. No dobra, no dobra, moi drodzy, no dobra. Tutaj coś widzę, że jakieś żniwa zaczęli. Tu coś zaczęli działać, to może tutaj przydzielimy więcej rodzin. Bo miałem pomysł, że skoro tutaj jest tak ładnie już to porobione... Może drogę w ogóle tak puścić, tak jak pole się kończy i wtedy, nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak to ogarnąć. Tak szczerze wam powiem, że trzeba się zastanowić, gdzie jeszcze kolejne gospodarstwo, gdzieś tak może tu. No tylko musiał tutaj przerąbać to drewno, nie? Na drugą stronę. Myślę, że przerąbiemy się na drugą stronę, to będzie całkiem spoko, słuchajcie. To sobie może już od razu wyczyścimy te krzaczki i... Będziemy mogli coś pomyśleć. Ja bym tu jakieś pola jeszcze zrobił, tylko ta droga mi nie pasuje. To znaczy, wiecie, ona może sobie tak iść, ale nie musi, no bo z drugiej strony po co ma tak iść, jak tam jest koniec, jest granica, nie? Chociaż tu też jest nasz teren w sumie. Ej, dobre widzowie, to ta droga ze szneli może tu iść do tych zwierząt. Nie, do czego? To nie nasze, to jest na czerwono. Nie, na czerwono jest nasze, na żółto jest nie nasze. To teraz czekajcie. A, dobra, bo ja dla jagód tutaj. Okej, bo to są królewskie jagody. Dobra. To wiecie co? To ta droga od biedy? No może tu iść. Jakby nie ma problemu. No to pole można dokoptować właściwie do drogi, nie? Nic się nie stanie, słuchajcie, jak pole do drogi dokoptujemy. Czy to musi być wszystko, wiecie, zawsze według linijki? Według mnie takie kształty nieregularne. Możecie zresztą dać znać w komentarzach. Co sądzicie, ale według mnie jak są takie troszkę nieregularne kształty, czyli w sensie, że tutaj pola dokoptujemy, tak wiecie, z ukosa, to myślę, że może być to całkiem fajne, nie? Tylko jeżeli już mamy do tych jagód tutaj się, że tak powiem, dobierać, zabierać, to i tak mamy do nich daleko. Więc wtedy możemy się tu jedynie podłączyć z tą drogą. Zobaczymy. Co to naprzód myśleć, nie? Moi drodzy, fajnie, fajnie, że mamy nasz teren. Przypuszczam, że to pole by mogło tu być teraz większe, słuchajcie. Że mógłbym te pola zburzyć i dać je większe. Tylko ja pamiętam, że one były chyba na styk, jeśli chodzi o granicę. A, i tutaj jest też jakaś droga, słuchajcie, bo ja nie wiem, po co ją robiłem zasadniczo. Nie mam zielonego pojęcia, po co tą drogę robiłem, ale jak już jest, czemu bym miała sobie nie być, nie? Może to będzie dla nich jakiś tu skrót. To jeśli tu są w ogóle te pola, to może zróbmy przy polach drogę konkretną, rzeczową. A i tak tu chodzą, zobaczcie, oni i tak tu łażą. Ja im drogę buduję, oni i tak tu chodzą. No dobra, no to słuchajcie, no to połączymy tą drogę z tamtą. No co za problem, o. No mieli rolniczą drogę, no to ja będę im żałował drogi, nie? Tak za darmo, słuchajcie, za darmo to uczciwa cena, moi drodzy, pamiętajcie. Za darmo to uczciwa cena, no dobra, nie wiem w sumie po co to zrobiłem, ale to tak może coś im ułatwi. Bo chciałbym w dzisiejszym odcinku no coś już zacząć, wiecie, w kierunku tego, co podbiliśmy, ale myślę, że to sobie na następny odcinek zostawimy. Wiecie co, nas... A dobra, nie będę marnował, niech już zbiorą, bo tu już mamy praktycznie całe plony, nie? Całe na full, więc nie chciałbym tu. I wtedy te pole na nowo zbudujemy. Z tego co pamiętam, tylko nie pamiętam jakie to daje konsekwencje, czy jak my to przeniesiemy,
Czy jak my to, moi drodzy, przeniesiemy, to też kłody się z tym przeniosą? No niestety się nie przeniosą. Zostało składowisko. Kurde, 244 kłody drewna. No to już tak szybko nie zbudujemy tutaj pola. Także tutaj w tej sznelli koniecznie trzeba coś im też wybudować. Wiecie, ja się też tak zastanawiam, czy tutaj domków właściwie takich nie postawić. Zobaczcie, w takiej linii prostej, szybkiej. Bo jakby no ten kawałek tu na pola nam już, wiecie, nie ma co na siłę tych pól tu też upychać, nie? I myślę, że jakby dobrze by było im parę domków. Parę domków myślę, że dobrze byłoby im tu postawić. Tak na przykład dotąd. Cyk, cyk. To mają być, wiecie, nawet to mogą być właściwie domki bez dobudówek mogą być. Tutaj dałem tam... Tak naprawdę dałem, słuchajcie, tutaj tą wełnę. Nie pytajcie mnie, bo sam nie wiem po co. Na zasadzie, żeby było, nie? Bo żeby było więcej tych skór zwierzęcych. Jest jedyny powód tak naprawdę. Także myślę, że to wiecie. Od przybytku głowa nie boli. Da się tak? Nie da się tu. O. Nie da się. Dobra, trudno. Myślałem, że się da. Się troszkę przeliczyłem. No, no bo tu niby pole miałem w planach, ale te parę domków może stać. I tutaj też bym parę domków. Właśnie, to już może idźmy w ten deseń, widzowie. Moi drodzy kochani. Tu koło kościoła w zasadzie miały iść domki i miały iść teraz pytanie właśnie, bo to wiecie co, no to teraz mamy sytuację jasną. Mała stajnia. No stajnię trzeba przenieść. Przenieść. Gdzie tą stajnię przenieść? Tu, kurczę, nie będzie to takie łatwe. Tu jest niby miejsce na stajnię. No to dobrze. Niech sobie ta mała stajnia tu stoi koło tam spichlerza, czy co to tam jest. Dobra. Przenosimy małą stajnię. Obóz drwali. Kolejny, który ma dużo kłód niestety. Przeniesienie. Nic mi nie da, ale nie będę przynajmniej go burzył. Kto powiedział, że tutaj nie mogą być obozy drwali? Generalnie bym tu najchętniej całość wyrąbał w tej chwili. Dobra. No i są te chaty leśnika, tamte chyba z... Też się da przenieść, moi drodzy. No to jak się da przenieść, to wiecie co? Będzie to daleko od punktu docelowego. Tu będę chciał, gdzie zwierzyna jest. Oczywiście, słuchajcie, dosadzić, bo zauważyłem, że szybciej się... Szybciej się zwierzyna mnoży, jeśli są drzewa posadzone. Dobra. Po to wszystko poprzenosiłem, żeby teraz mieć jakiś taki szkic, jak te drogi mają tu biec. Tak, bo możemy teraz wiele pozmieniać. Przykładowo, słuchajcie, możemy się tu pobawić tak, że ta droga może oczywiście biec inaczej. Także tym się pobawimy, z tym pomyślimy, jak to zrobić. Co do tej drogi, też nie jestem do końca przekonany. Chciałbym to jakoś fajnie zrobić oryginalnie. Tu oczywiście będą stragany, jakby się ktoś pytał. Ale musimy się jakoś tam tej granicy pewnie trzymać, nie? Widzowie, moi drodzy, jakoś musimy się tej granicy trzymać. Także zobaczymy. Zobaczymy. No to nic, to tyle w tym odcinku. Dzięki, drogi widzu, za oglądanie. Jesteś super, uśmiechnij się. No i proszę tradycyjnie o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem. Do zobaczenia, cześć.